Szanowni Państwo, nie wiemy, czy to już jest ostatnia prosta przed wyborami prezydenckimi, czy jeszcze nie, bo nie znamy dokładnej daty tych wyborów, ale chciałbym w dniu dzisiejszym przedstawić plan dla Polski. Plan, który zaprezentował w ubiegłą sobotę kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz, który się składa z czterech części, ale póki co chciałbym też wspomnieć dzisiaj 2 maja, święto flagi. Inne jak co roku, bo spotykaliśmy się na różnego rodzaju akademiach, spotkaniach samorządowych, w szkołach, gdzie świętowaliśmy wspólnie. Dzisiaj świętujemy oddzielnie, ale mam nadzieję, że wszyscy wywiesimy flagi, jesteśmy z tej flagi dumni i to trzeba na każdym kroku podkreślać. Chciałbym też podziękować tym wszystkim, którzy walczą z koronawirusem, lekarze, pielęgniarki, sanitariusze, ratownicy medyczni, ci wszyscy technicy, ci wszyscy, którzy są na tej pierwszej linii. To jest bardzo ważne, ale też podziękować tym, którzy na co dzień w sposób bezinteresowny wspierają, szyją maseczki, mówię o kołach gospodyń wiejskich, o samorządowcach, o strażach, ochotniczych strażach pożarnych. To jest bardzo ważne. Tam, gdzie czasem instytucje rządowe nie dały rady, widać duże wsparcie samorządów i społeczności lokalnych. Za to z tego miejsca serdecznie dziękuję. W imieniu kandydata na prezydenta, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska PSL Kukiz 15 Władysława Kosiniaka-Kamysza chciałbym przedstawić właśnie te kilka punktów planu dla Polski. Nasz kandydat, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, bardzo aktywnie uczestniczył w tej kampanii. Od początku, kiedy można było, spotykał się ze społeczeństwem na wielu spotkaniach, chociażby te ostatnie właśnie miały miejsca w województwie podlaskim, kiedy już zapadły decyzje, że nie będzie można się spotykać w realu. Prowadził wiele wideoczatów, wideokonferencji, na których prezentował te punkty. Ale też dodatkowo podkreślamy, jak ważne są takie bieżące sprawy i szybko podejmowane decyzje. Plan dla Polski składa się z czterech części. Pierwsza część to ta zdrowotna. Proponujemy i nasz kandydat proponuje tutaj wypłacić premię w wysokości 1500 zł dla tych wszystkich, którzy są na pierwszej linii walki z koronawirusem, bo ci wszyscy, którym dziękowaliśmy brawami z balkonów, ci, którym wysyłaliśmy podziękowania w mediach społecznościowych, przekazywaliśmy za pośrednictwem mediów, oni też powinni dostać taką rekompensatę za to, że często zostawiają swoich najbliższych, rodziny i są na miejscu, pracują, żeby nie dopuścić do większego rozwoju koronawirusa, co się w dużej mierze udało. Oczywiście też trzeba pomyśleć o tym, żeby przywrócić te szpitale zakaźne, oddziały zakaźne. Nie może być tak, jak się to właśnie wydarzyło, że w momencie, kiedy już koronawirus pukał do drzwi Polski, dopiero decyzje, który szpital przekształcić, na jakich zasadach. No dzisiaj słyszymy, że jest możliwe, żeby w szpitalu jednoimiennym jednak otworzyć przychodnie, bo też pamiętajmy, że mieszkańcy naszego regionu, mieszkańcy naszego kraju nie tylko chorują na koronawirusa, ale też na inne choroby, gdzie czekają na szybką pomoc. Trzeba też zrobić wszystko, by przywrócić, wzmocnić przemysł farmaceutyczny, chociażby wyposażyć właśnie w te środki ochrony, polskie środki ochrony, a nie czekać, kiedy przyjdzie transport z Chin, tylko tutaj podpisywać wcześniej umowy ze szwalniami, z dużymi przedsiębiorstwami, które dzisiaj innych rzeczy nie robią, a mogłyby właśnie szyć czy to kombinezony, czy maseczki. Kolejny temat bardzo ważny, to trzeba sprawić, by ci lekarze, którzy niechętnie wybierali chociażby specjalizację zakaźną, chcieli to dzisiaj czynić, żeby tych osób było jak najwięcej. I to jest dla służby zdrowia, ale też dla zdrowia
Polaków bardzo ważne. Gospodarka, która każdego dnia odnotowuje coraz to większe straty, dlatego też trzeba wspierać te przedsiębiorstwa, które ucierpiały w wyniku koronawirusa w pierwszej kolejności. Mówimy o zapewnieniu minimalnego wynagrodzenia dla pracowników, którzy ze względu na koronawirusa nie mogą takich pieniędzy zarobić, otrzymać. To jest wsparcie tych małych przedsiębiorstw, ale wszystkich przedsiębiorstw, bo nieważne, czy ktoś zatrudnia 20 osób, czy 200, jeśli firma stoi, wtedy nie ma pieniędzy, pracownicy nie otrzymują wynagrodzeń. I to jest bardzo ważne. Zwolnienie z PIT-u, z CIT-u, z ZUS-u, ale też dobrowolny ZUS, który jest takim naszym sztandarowym pomysłem, który prezentowaliśmy już przed wyborami parlamentarnymi. Dzisiaj trzeba o tym rozmawiać, trzeba to wypracować i taką pomoc przyznać. Od początku chcieliśmy wspierać opcję rządzącą, chociażby w tych projektach tarczy antykryzysowej, która powstawała pierwsza, później druga, już mamy trzecią. I tutaj proponowaliśmy poprawki, które rzadko były brane pod uwagę przez rządzących, a nie przecież nie o to chodzi, z której opcji ta poprawka pochodzi, tylko na ile ona może pomóc przedsiębiorcom, może wspierać samorządy, bo też bardzo dużo sygnałów z samorządów otrzymujemy, żeby to wspierać. Musimy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom też społeczeństwa. Mówimy o tym i nasz kandydat to podkreśla już od dłuższego czasu, żeby prokurator generalny był wybierany w wyborach powszechnych, o tym, żeby był dzień, w którym nie będą się przy okazji chociażby wyborów odbywać referenda, ale też dzień referendalny, żeby ten głos społeczeństwa był słyszalny, to Prawo i Sprawiedliwość przed wyborami jednymi, drugimi często podkreślała, że chce dialogu ze społeczeństwem, a dzisiaj widzimy, że projekty ustaw, które procedujemy w Sejmie, są ustawami poselskimi, projektami poselskimi, a nie rządowymi. Bez konsultacji ze społeczeństwem, związkami zawodowymi, samorządem zawodowym, związkami branżowymi. No nie tędy droga. Trzeba o tym wszystkim rozmawiać. Te najważniejsze zmiany w prawodawstwie, żeby były możliwe przy większości 3/5 większości kwalifikowanej do przeprowadzenia. I to jest też jeden z kluczowych tematów. No i te tematy związane z rolnictwem, z suszą, z którą się borykamy. Co prawda w ostatnich dniach jakieś przelotne deszcze spadły, chociażby w naszym regionie, ale bardzo zimna, sucha wiosna pokazuje, że ten rok będzie trudny dla podlaskich rolników, dla polskich rolników i to trzeba wzmocnić, odstąpić od opłat za pobieranie wody ze zbiorników, bo z jednej strony zachęcamy rolników do tego, żeby takie zbiorniki retencyjne budowali, a za chwilę, jeśli będą z nich wodę pobierać, muszą za tą wodę zapłacić. No i też czekamy na wypłatę zaległej pomocy suszowej za rok 2019. W 2020 roku już trzeba myśleć, jakie środki pomocowe można będzie wykorzystać na ten cel, jak wspierać rolników, bo tak naprawdę w naszym regionie tutaj, gdzie rolnictwo mamy bardzo rozwinięte, ale przez to też przemysł rolno-spożywczy, rolno-przetwórczy. O tym trzeba pamiętać, żeby wspierać, bo jeżeli nie będzie silnego rolnictwa, silnego przemysłu rolno-spożywczego, no to nie będzie zdrowej żywności, będzie problem w ogóle, żeby społeczeństwo, mówiąc kolokwialnie, wykarmić. I to są bardzo ważne rzeczy. Prezes Władysław Kosiniak-Kamysz w wielu miejscach to podkreśla. Też tutaj był bardzo aktywny wcześniej, nie tylko w kampanii, ale kiedy pełni funkcję prezesa partii, pojawia się w naszym województwie, spotyka się z przedsiębiorcami, z mieszkańcami naszego regionu. Dlatego też zna te potrzeby i o tym często mówi. Też na koniec chciałbym podziękować tutaj lokalnie wszystkim strażakom, którzy uczestniczyli w gaszeniu pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym i strażakom zawodowym i strażakom ochotnikom, którzy dzień i noc byli na stanowiskach, gasili ten pożar. I też złożyć im najserdeczniejsze życzenia, bo w poniedziałek mamy święto świętego Floriana, patrona wszystkich strażaków, więc to jest taki moment, żeby
podziękować wszystkim za to, co robią na co dzień, ale też życzyć bezpiecznej służby, aby zawsze wracali po takich akcjach do domu bezpiecznie, cali i zdrowi. I ukłon w waszym kierunku za to, co robicie na co dzień, bo naprawdę ta wasza służba jest bardzo ofiarna i widoczna na każdym polu. Sondaże dla naszego kandydata były bardzo niskie. W trakcie kampanii one się zmieniły w sposób znaczący. No i tak trzeba zrobić wszystko, żeby do tych wyborów przekonać Polaków, że nasz kandydat Władysław Kosiniak-Kamysz jest dobrym kandydatem z dużym przygotowaniem i rządowym, i politycznym, też jako prezes partii, który zastał partię naprawdę w trudnej sytuacji, i wyniki wyborcze, które udało nam się uzyskać, i sondaże dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, dla Koalicji Polskiej są dzisiaj dobre, to pokazuje, że jednak swoją rolę wypełnił dobrze. I jest to nadzieja dla Polski i plan dla Polski. Dzisiaj nie możemy też patrzeć biernie na to, co się dzieje. Wczoraj słyszeliśmy kolejne obietnice obecnie urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy. No szkoda, że się nie rozliczył z obietnic złożonych w 2015 roku, bo oczywiście część z nich została zrealizowana, ale wiele ważnych dla nas, chociażby podniesienie czy podwojenie dopłat dla rolników, pomoc frankowiczom, te tematy, które nie zostały zrealizowane. No i dzisiaj prezydent od tych tematów zupełnie ucieka. Dzisiaj trzeba też właśnie rozliczyć rządzących z tego, co nam wszystkim obiecywali, a czego nie zrobili. No, rządzą samodzielnie i nie powinni mieć problemów z realizacją tego. No, jeśli chodzi też o zabezpieczenie finansowe, słyszeliśmy bardzo dużo. Najlepszy budżet, bez deficytu, zrównoważony budżet, najwięcej pieniędzy, najlepiej robimy to w całej Europie. Dzisiaj okazuje się, że są trudności, jeżeli słyszymy od jednego czy drugiego ministra, że koronawirusa nie miał wpisanego w budżet, no to nikt nie miał tego koronawirusa wpisanego i samorządy dzisiaj muszą sobie radzić z tymi skutkami koronawirusa, wydawać dodatkowe środki i mieszkańcy całego kraju, więc rozumiemy, że rząd dodatkowe pieniądze musi znaleźć. Trzeba odstąpić od takich wielkich projektów, które były dopiero w sferze planów. To oczywiście, co jest rozpoczęte, trzeba realizować, bo nie można zostawić na wpół zrealizowanych inwestycji, ale to, co było planowane, odłożyć w czasie, a teraz pomóc społeczeństwu, pomóc przedsiębiorcom, pomóc rolnikom.